A turbina nowa, tak jak zacząłem mówić. Nowa, bo nowa. Oryginał Garetta. I to będzie z powrotem chodzić jak należy. Nic się nie będzie dziać. A problem jest z tym, że firmy, które regenerują, żeby wyregulować benzynowe turbiny z zaworem boostowym czy tam dieslowskie, to jest żaden problem. Bo to nie, to jest tylko zawór, tam tak naprawdę jest albo sterowany wakuum. Znaczy tylko wakuum, tak? Tak już mówię, sterowany wakuum, czasami to odparcie i nie ma problemu. Tu jest elektroniczny sterownik, który teoretycznie kilka firm chwali się, że znalazło do niego oprogramowanie, które reguluje skrajne pozycje, czyli otwarcia, zamknięcia sprężarki. Tak, ale żeby tą sprężarkę wyregulować, to tak jak się robi w fabryce, to ona jest zakładana po montażu, wyważeniu, wszystko jest zakładana na taki specjalny przepływomierz. Może kiedyś uda mi się pojechać do firmy, które regenerują. Nawet w tej chwili, z tego co słyszałem, to są dwa jeden przepływomierz na dolocie i dwa na wylocie założone. I badają jak ta sprężarka de facto się zachowuje w praktyce, kiedy ten moment, znaczy kiedy geometria jest ustawiona odpowiednio dla sterownika silnika. No ja to zauważyłem, to oczywiście można korygować, robiąc później program, z tym, że to jest taka mozolna praca. Praca, no, tak jak widać tutaj, tu nie ma żadnego luzu. Taki mikro, który jest praktycznie niewyczuwalny. Jak ta sprężarka ma się zachowywać w prawidłowych warunkach, że sterownik silnika widzi, że wie, że dał tyle i tyle, czyli dał taki prąd o takiej częstotliwości. Znaczy, tak naprawdę to ten sterownik wysterowywuje, komputer tylko szczytuje bardziej, o, inaczej daje sygnał, co by chciał, zadane. Ale do czego zmierzam? To po wymianie, jak to sobie tam wymienia, dlatego w nowych częściach, jak pójdziecie do jakiegokolwiek serwisu, to raczej nigdzie nie kupicie tego oddzielnie. Dlatego, że to musi być wysterowane na stole pobierczym turbosprężarki. Czyli ten sterownik musi być dostosowany do danej turbiny, której jest. Oczywiście z biegiem czasu się zmienia i nie będę mówił, że nie, że jak turbina ma 200 tysięcy, to właśnie nie do końca jest zużyta. W sensie takim, że tu już się zrobił luz, bo może nie mieć luzu, a upadki są opalone, bo ciężej pracowała, ta geometra jest, powiedzmy, jakiś tam luz, dostaje jakiegoś luzu, tu się robi, czy tu i tak fabrycznie widzicie, jest delikatny luz. To nie jest turbina regenerowana, to jest absolutnie nowa turbosprężarka. I wracając do tego, to się troszeczkę się zużywa, opalają się na pewno łopatki, więc ona zaczyna z biegiem czasu pracować inaczej. No i powinno się teoretycznie położyć po jakimś tam, nie wiem, no bo to trzeba by było zacząć badać, a ja tego nie badam, a tak naprawdę to, no to na pewno nie będzie reguły, bo jeden człowiek użytkuje ją inaczej, drugi człowiek użytkuje ją inaczej. Jedno auto ma program, drugie auto nie ma programu. Ktoś tam, no raz, że się, to jest długi temat, by o tym opowiadać, nie na ten film. Chciałem tylko pokazać, że jest nowa i powiedzieć w skrócie, że nowa jest wyregulowana zgodnie ze sterownikiem silnika. To, co producent przynajmniej w teorii powiedział, że ma być, to ona musiała przejść test i... No i tak działa, czyli jak daje zadaną tyle, to tyle osiąga. Tak jak mówiłem w poprzednim, Kiwi Factory robił taki test, że na regenerowanej po programie miała mniej niż na nowej turbosprężarce. To w Suzuki chyba robili, czy w czymś taki test, że na nowej turbosprężarce na serii lepiej się wstawała, miała większy moment obrotowy niż na regenerowanej po programie.
a później jeszcze zrobili program na nowej turbosprężarce, zupełnie inne auto, więc 5 razy się zastanówcie, zanim zregenerujecie turbinę, dowiedzcie się o firmie, na jakich urządzeniach robi, bo ja nie mówię, że tego się nie da zrobić. Da się. Oczywiście, że się da, tylko jeżeli ktoś mi mówi, że ktoś regeneruje turbosprężarkę za 500 zł, to nie wierzę, że ma do tego sprzęt. Jak jest to stara na przykład benzyna, czy stary diesel ze zwykłą klapą pustową, czyli zwykły kor, tak jak tutaj jest, plus do tego zwykła klapa, gdzie steruje zawór podciśnieniowy, a on jest wysterowany ze sterownika silnika i tylko ma otworzyć, jak przeładowuje, lub tam zamknąć, jak spadnie ciśnienie, no to tak, to jest kwestia już tylko wyważenia. W tej chwili te maszyny, to czy Schenker, czy inne tam, to one sobie radzą, tak? To już jest później kwestia materiału, ile to wytrzymuje. A jeżeli chodzi o elektroniczne te wysterowniki, no z tym jest problem. Jest problem i będzie, bo to do tego dąży, żeby było teoretycznie precyzyjniejsze, a praktycznie to jest tylko precyzyjne przez ilość tysięcy. I no i te sprężarki, ja sam widzę, jak niektóre po regeneracji są robione, jak one wstają, jak silnik się zachowuje, a później taki klient przyjeżdża albo se sami nastawniki wymieniają, tam sprzedaje firma, który je reguluje, tak, że góra, dół, maksymalne, ale to tak jak mówię, to w praktyce z perspektywy lat, jak ja to obserwuję, to nie jest to dobrze. Później, a jak tuner rusza sztangą, a nie wie co robi, bo są tacy, co tak, bo generalnie to tego nie trzeba raczej ruszać, zmieniać tego nastawnika, chyba że tam chce, żeby ktoś bardziej szybciej teoretycznie wstawał, ale to efekt często jest mizerny później, bo tak przeładuje, że później ten czas odładowania jest, auto przeładuje i później spada, no tak ja to obserwuję. Raczej się tego nie rusza. Jak ktoś rusza i ma, wie co robi, to tak, ale dużo tych ludzi nie wie co robi i to jest przykre. I później takie auta przyjeżdżają i komuś się wydaje, bo na chwilę mu walnęło momentem, a za chwilę auto słabnie. Znaczy to nie jest tak, że on wchodzi w jakiś tryb awaryjny, ale to jest ten moment, że przeładowało i ciśnienie spada i to auto w tym momencie nie jedzie przez chwilę. No i on, moment jest tak mizerny, że przez ten ułamek momentu. Najpierw jest walnięcie, a później po tym walnięciu jest spadek. I zdecydowanie to na Red Drive to potwierdza, czyli urządzenie tam do przyspieszeń, na które mam, że jednak jak moment przebiega płynnie i ta turbina bardzo płynnie staje, to później efekt dla klienta jest dużo przyjemniejszy do jazdy. Mniej sportowy, ale przyjemniejszy, a i tak ten moment można uzyskać. Dużo na pewno układ napędowy dostaje mniej, mimo nawet większych newtonów, ale łagodnie poprowadzonym momentem układ napędowy będzie jeździł, czyli dwuma skrzynia, półosie, będzie jeździł wiele, wiele dłużej. A to wszystko jest zależne między innymi od tego, jak działa to. No dobra, bo byśmy mogli gadać wiele i wiele. Tyle, że no to jest nowa, ja staram się zakładać nowe lub fabrycznie regenerowane, o, bo chłopaki wtedy mają sprzęt, a firm, które ma przepływomierze i sprawdza turbosprężarkę pod regeneracji na przepływomierzach, jest naprawdę kilka w Polsce, nikogo nie będę w tej chwili reklamował ani nic, jak chcecie, poszukajcie sobie, podzwońcie, dowiedzcie się, poczytajcie na temat tego tematu. Bo naprawdę niektórzy to co robią i piszą, że to jest tak jak ktoś mówi, że skrzynię automatyczną wystawia za 2000 regenerację, no a komplet uszczelek kosztuje 1200 zł i tarcze kosztuje kolejne 800 zł, no i to jak ją można, a gdzie robota, gdzie rozebranie, gdzie inne rzeczy, no więc to, no tak samo jest z turbinami, tak? I tak samo wiedzcie o tym, że jak wymieniacie kora, czyli tylko ten środek, który można kupić za tam 500, 600, 800 zł. No to owszem, to jeździć będzie, ale dalej to jest nieustawione. Dalej to nie jest wyregulowane do tego sterownika, bo taki każdy, ale to każdy kor, nawet w fabryce przychodzący, zakładając na maszynę, on jest inny. No nigdy się nie da zrobić tego, dokładnie tego samego, co ten. No to tyle w temacie. Pozdrawiam.